znajdujemy się w kościele ewangelicko-augsburskim w Pile i mamy tutaj księdza proboszcza, tak można nazwać, Tomasza Wolę, którego chcemy zaprosić na spotkanie Historia Miłej Życia. Ja bardzo serdecznie zapraszam studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku tutaj do kościoła, aby można było poczuć ducha tego ewangelicyzmu, można powiedzieć współczesnego, gdyż jest to jeden z najnowszych kościołów ewangelickich w Polsce, ale także zapoznać się z historią ewangelicyzmu w Polsce i na ziemiach tutaj w Wielkopolski. Myślę, że spędzimy wspaniały czas i dowiemy się czegoś nowego o czymś starym, historycznym, ale cały czas żyjącym.